Pewnie część z Was domyślała się, że skoro mówiłem niedawno o Infernal Affairs, piekielna gra, to pojawi się bardzo szybko na kanale omówienie remake'u amerykańskiego Infiltracji z 2006 roku. I tak też się dzieje. Rzeczywiście ten film wyreżyserowany jest przez Martina Scorsese. Ten film wybrałem na pierwszy film Scorsese, którego tutaj będę omawiał. Jest to jeden z tych jego filmów, w których prezentuje naprawdę bardzo dobrą formę. Bo ogólnie, powiedzmy sobie szczerze, Scorsese praktycznie nie miewał niewypałów. Może oprócz dla mnie jednego, Wieku niewinności, który jest po prostu strasznie oklepanym melodramatem i nawet Daniel Day-Lewis nie pomaga. I mogę już na pewno jedno powiedzieć, omówienia akurat tego filmu na moim kanale nie będzie, bo uważam, że po prostu nie warto. Ale wracając do Infiltracji. Jest to klasyczny remake, czyli mamy dużo scen praktycznie przeniesionych w tym filmie jeden do jednego. Oczywiście zmienia się jakby szerszy plan, czy scenografia, lokacja, sceny, motywy są identyczne jak w oryginale. Sądzę, że nie muszę mówić fabuły tego filmu, gdyż zrobiłem to już przy okazji oryginału, ale tylko tak króciuteńko. Policja i grupa przestępcza infiltrują się wzajemnie, a tutaj w roli szczurów, użyłem akurat tego określenia nie przez przypadek, bo to słowo tutaj będzie dosyć często używane, będzie podbudowywane przez cały czas trwania tej produkcji. A w rolach tychże szczurów oczywiście występują Leonardo DiCaprio i Matt Damon. Co też tak z początku muszę zaznaczyć, to że uważam amerykański remake za jednak lepszy od oryginału azjatyckiego. Jest to dosyć zaskakujące dla mnie samego, bo z reguły hollywoodzkie remake'i azjatyckich filmów po prostu są bardzo kiepskie. Mam taki koronny przykład remake'u Oldboya, wyreżyserowanego przez Spike'a Lee i ojeju, nie wyszło i to bardzo gościowi. Także jest to już tego rodzaju zaskoczenie, ale po prostu tak odbieram ten film. Moim zdaniem paradoksalnie też jest filmem głębszym niż oryginał. Według mnie kręci go jednak lepszy reżyser od pary reżyserów oryginału. Dużo lepszy. Prawdziwy gigant amerykańskiej reżyserii. Ale już do rzeczy. Tutaj przede wszystkim skoncentruję się na różnicach w fabule, w takich drobiazgach, które jednak są istotne, a przemawiają za amerykańskim remake'iem. Więc pierwszą rzeczą w tych różnicach jest to, że w oryginale dwaj główni ludzie, którzy pracowali pod przykrywką, widzieli się, mieli kontakt wzrokowy ze sobą. Tylko że tam mija 10 lat od tych wydarzeń, kiedy jeszcze przebywali wspólnie w Akademii i bardzo fizycznie się zmienili, więc nie poznali siebie po dekadzie. A w filmie Scorsese, od kiedy postaci Damona i DiCaprio infiltrują przeciwne obozy, nie mija tyle czasu. A w dodatku praktycznie oni się nie znają, nie znają z widzenia. Mijają się tylko w momencie, kiedy Damon wychodzi z biura postaci granej przez Martina Sheena, Quiglana bodajże. Ale jest to tak pokazane, żeby podkreślić to, że nie mają ze sobą kontaktu wzrokowego. Więc jeden nie zna twarzy drugiego. Pierwsza taka dosyć istotna różnica. Druga. W oryginale osobą, która zna tożsamość agenta policji w grupie przestępczej, jest tylko głównodowodzący kapitan. A tutaj prawdziwą tożsamość Billy'ego Costigana, granego przez DiCaprio, zna dwóch ludzi. Wspomniany Quinlan i Digman. I moim zdaniem też to jest na plus z powodu tego, jak sprytnie pod koniec filmu ten fakt wykorzystuje scenariusz. Następna rzecz. W oryginale inspektor Lau, który jest kretem przestępców, zabija swojego przełożonego. Ale robi to z powodu tego, że już tak wsiąknął w organizację policyjną, że postanowił jakby przejść w swoim mniemaniu na dobrą stronę. Dlatego likwiduje Sama, czyli głównego gangstera w tamtym filmie. Robi to moim zdaniem tylko z egoistycznych przesłanek, żeby wyczyścić w jakiejś części swoje sumienie, ale był to też przejaw u inspektora Lau bardzo dużej, praktycznie prawie że gigantycznej ambicji. A tutaj postać Damona, Colin Sullivan, zabija Franka Costello. Według mnie głównie z tego powodu, że sam Costello okazuje się być wtyczką FBI, dlatego FBI go nie rusza praktycznie i nie prowadziło przeciwko niemu żadnych spraw jego działalności przestępczej. I to jest kolejna różnica.
motywacja szczura do zabicia tego prawdziwego przełożonego, a kolejna to jest od razu jakby różnica przy różnicy, że tutaj Costello sam jest wtyczką. Czyli tu mamy wtyczkę za wtyczką, przepraszam, szczura za szczurem. W oryginale tak nie było. Tam sam rzeczywiście działał jako główny boss przestępczy i to było jasne od początku do końca. Nie było tam wątku o jego agenturalności. Także to z takich ważniejszych różnic według mnie jednak przemawiających na korzyść filmu Scorsese. Ale teraz jeszcze muszę pomówić o obsadzie i grze aktorskiej, bo to jest kosmos. Ekstraklasa pod względem gry aktorskiej bez dwóch zdań. Według mnie nie ulega to najmniejszej wątpliwości. I od kogo by tu zacząć? Może ogólnie powiem, że najmniej ciekawym i takim najmniej u mnie wzbudzającym jakiekolwiek emocje bohaterem jednak jest Colin Sullivan, grany przez Damona. Nawet do końca nie wiem, z czego to wynika. Chociaż oczywiście muszę podkreślić, że on też jest bardzo dobry, ale według mnie tutaj ustępuje pola co najmniej kilku innym bohaterom, którzy po prostu są wybitni. Przede wszystkim oczywiście wybitnie zagrani. Także wskazałbym, że jednak trochę odstający wyrazistością od tych głównych postaci jest postać Damona. I teraz przechodzę do gości, którzy rozwalają system. Mark Wahlberg jako sierżant sztabowy Dignam jest po prostu tak świetnie zagrany przez Marka, że nawet nie spodziewałem się, że akurat w tym aktorze istnieje taki potencjał. Chyba jego najlepsza rola w karierze. Świetnie gra macho dupka tak naprawdę, z bardzo przerośniętym ego. Po prostu jest kapitalny. Ale według mnie jeszcze lepszymi zawodnikami w tym filmie są Leonardo DiCaprio i Jack Nicholson. Najpierw o Nicholsonie. No to jest Jack Nicholson. No, można się spodziewać, że zagra swoją postać w sposób śpiewający i dokładnie to robi. Można powiedzieć, że normalny dzień w biurze u tego gościa. Ale ja nie mogę wyjść z podziwu. No i tutaj jest kolejna różnica między remake'iem a oryginałem, że jednak sama jest ciężko zapamiętać jako szefa bandziorów, ale Franka Costello to też w dużej mierze zasługa niesamowitej ekranowej charyzmy Nicholsona. No ale co ja tutaj będę chwalił tego człowieka? No, sam jego status mówi wszystko. Jeden z największych aktorów amerykańskich w historii, na pewno, bez dwóch zdań. I chyba jest to jego najlepsza rola w jego ostatniej dekadzie z filmografii, w której grał, czyli w pierwszej dekadzie XXI wieku. Bo jak wiecie lub nie wiecie, Nicholson od 2010 roku w żadnym filmie nie wystąpił i już chyba tak zostanie. Nie sądzę, żeby dobijając do 90 jeszcze chciał w jakiejś produkcji wziąć udział, żeby w ogóle miał siły. Ale najlepszy. Jest to wielki ukłon dla tego gościa w tym filmie. Nawet lepszy od Nicholsona, minimalnie, ale jednak jest DiCaprio jako Costigan. Kurczę blade, nie wiem nawet co powiedzieć tak naprawdę. Moim zdaniem tą rolą DiCaprio powrócił do swoich topowych ról. Odciął się kompletnie od drewnianego DiCaprio z Titanica. A mówiąc najlepszych ról, mam na myśli tych, kiedy był nastolatkiem, bo wtedy moim zdaniem DiCaprio pokazał po prostu geniusz aktorski na równi z geniuszem samego Daniela Day-Lewisa na przykład. Nie mam wątpliwości co do tego. A mianowicie roli w dwóch filmach. Co gryzie Gilberta Grape'a i Chłopięcy świat. Tam jest po prostu przez DiCaprio pozamiatane całe towarzystwo aktorskie. A w tych filmach gra nie byle kto. Grają nie byle jacy aktorzy, bo na przykład taki Johnny Depp czy Robert De Niro. Także powinniśmy wiedzieć, o czym mówimy. Świetny jest, a w tym filmie jest po prostu bezbłędny. Świetnie oddaje charakter swojej postaci. Kłębka nerwów starającego się pokazać wszystkim, że jest odwrotnie i jest maksymalnie opanowany i wszystko wykonuje na pełnym chłodzie, nie pokazując większych emocji. Ale on w tym filmie jest pełen emocji i to jest ten paradoks, który świetnie DiCaprio oddaje. Fantastyczny występ. Według mnie numer jeden tego filmu. No i zakończenie. Ja mówiłem to już przy omówieniu oryginału, ale zakończenie jest sprawiedliwsze i tu jest kluczowa postać Dignama, tej drugiej osoby, która zna prawdziwą tożsamość Costigana. Jest jakby odsunięty na bok po sprzeczce z Sullivanem, ale dzięki wątkowi połączonym, który prowadzi do głównego, czyli wątku postaci pani psycholog granej przez Vera Farmiga, Dignam już na 100% wie, że to Sullivan stoi za i śmiercią Quinana i Costigana. I to doprowadza do naprawdę sprawiedliwego zakończenia tej opowieści.
Jeszcze a propos postaci Dignama. Facet ma na tyle niewyparzoną gębę, że ma w tym filmie bójki zarówno z Costiganem, jak i z Sullivanem. Także przy nikim się nie dyga. No, powiedziałbym, że Mark Wahlberg to mały bohater tego filmu. Oczywiście to nie jest to co DiCaprio, czy nawet Nicholson, ale roli drugoplanowej jest absolutnie wielki. A już na koniec, mówiąc, że odpowiednim słowem, którego należy używać przy akurat tym filmie, jest słowo szczur, jako ten oczywiście, który kapuje, jest moment zakończenia samej ostatniej sceny, czyli przechodzącego po balustradzie balkonu mieszkania Sullivana szczur. Już od Scorsese tak ewidentny symbol, którego chyba nie można pomylić z niczym innym, jak właśnie z podkreśleniem, na czym ten film polegał. I to miała być ostatnia myśl. Ale jeszcze chcę dopowiedzieć, że Scorsese świetnie ten film reżyseruje. Nadaje mu tempo, które wszyscy fani kina znają z jego wcześniejszych filmów. Chłopcy z Feliny czy Kasyna. Posługuje się prawie że tymi samymi metodami. Nie ma może tutaj takiego mastershota jak w Chłopcach, ale też mamy różne techniki filmowania. Szybkie przejazdy kamerą. Mamy powolne filmowanie od lewej do prawej strony, jakby pokazujące slajdy w tym momencie, kiedy Costigan jest w więzieniu. Oczywiście jego postać musi się uwiarygodnić w oczach Costello. Mamy szybkie najazdy na postaci, takie łukowe jakby, z prawej do lewej, z lewej do prawej. Trochę też w stylu Spielberga, ale widać, że Scorsese był naładowany energią podczas kręcenia tego filmu, bo pomysłów tutaj w realizacji użył naprawdę sporo. Dla mnie to film absolutnie klasyczny już teraz. I tak jak powiedziałem, z tej półki u Scorsese, która jest już bliska tym jego najlepszym produkcjom. Mówię bliska, bo jednak Casino czy Chłopcy z Feliny to są filmy absolutnie wybitne, a ten jest, mogę powiedzieć, tylko wielki. Chociaż oczywiście trzeba użyć słowa tylko w cudzysłowie. Na tym wyczerpałem swoje chwalenie tego dzieła wielkiego mistrza. Ale już od razu z góry powiem, że w następnym odcinku, w następnym materiale będzie kolejny film od tego reżysera. Jaki przekonacie się, kiedy filmik ujrzy światło dzienne. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.